jak nie dać się oszukać w internecie, a także często poza internetem. Postanowiłem nagrać taki materiał, ponieważ coraz częściej obserwuję, że są próby wyłudzenia informacji czy też okradania ludzi poprzez tak zwany phishing. Nazwa pochodzi od łowienia i chodzi o łowienie tak naprawdę naiwnych ludzi, którzy myślą, że robią coś sensownego, a tak naprawdę w tym momencie dają się oszukać. Do tej samej kategorii należą wszelkie oszustwa typu na wnuczka, na policjanta, czy inne tego typu rzeczy, na inkasenta gazu czy prądu i tak dalej. Chodzi o to, że zaczepia nas ktoś i mówi, że na przykład jest policjantem albo jest pracownikiem banku i to może do nas po prostu przyjść. Zwykle jest tak, że do nas dzwoni, może też skontaktować się z nami przez internet. I chodzi o to, żebyśmy zachowali taką podstawową czujność, że jeśli ktoś mówi, że jest policjantem, to niekoniecznie jest policjantem. Jeśli ktoś mówi, że jest pracownikiem banku, to tego też nie wiemy. Jeśli ktoś dzwoni i mówi, że jest naszym wnuczkiem i nawet ma podobny głos, to wcale nie znaczy, że to rzeczywiście jest ten wnuczek. Zwłaszcza, że teraz sztuczna inteligencja pozwala coraz lepiej podrabiać ludzki głos. Można nagrać czyjąś próbkę głosu i później zrobić nagranie, w którym tym głosem jest mówiony jakiś tekst, który tylko sobie wymyślimy. Także trzeba brać to wszystko pod uwagę. Jak się przed tym tak naprawdę chronić? Po pierwsze, w momencie, kiedy ktoś się do nas zgłasza, bardzo mało wiemy, czy to naprawdę jest ta osoba. Więc jeśli ktoś przychodzi i mówi, jestem policjantem, jest ubrany w mundur, pokazuje odznakę, to dalej nie wiemy, czy to jest naprawdę policjant. Jeśli chcemy wiedzieć, że na pewno rozmawiamy z policjantem, to musimy pójść na posterunek policji. Jeśli chcemy wiedzieć, że rozmawiamy z pracownikiem banku, to albo my musimy pójść do banku, albo my musimy zadzwonić do banku na numer, który wiemy, że to jest na pewno numer banku, czyli wchodzimy na przykład na oficjalną stronę banku, widzimy, jaki jest numer, dzwonimy i wtedy wiemy, że rozmawiamy z kimś z banku. Jeśli ktoś do nas zadzwonił, nie mamy żadnej pewności, więc wtedy czego nie należy robić? Nie podawać żadnych haseł, nie podawać swoich danych osobowych, no bo po co bank ma nas pytać o nasze dane osobowe, skoro on je ma? W podobnym przypadku, jeśli dostajemy maila, dostajemy SMS-a, że tutaj proszę bardzo, tu się coś tam wydarzyło, zaloguj się, kliknij link i się zaloguj. Nigdy nie należy tego zrobić. Po pierwsze, jeśli chcemy się zalogować i sprawdzić, czy to prawda, to znowu wchodzimy na oficjalną stronę danej firmy albo odpalamy oficjalną aplikację tej firmy. Logujemy się dopiero wtedy i tylko wtedy podajemy swoje hasło na tej aplikacji, gdzie na pewno wiemy, że to jest to, że to nie jest coś dla nas specjalnie spreparowanego. Natomiast absolutnie nie można tak robić, że dostajemy linka, klikamy i sobie wpisujemy swoje hasło. No bo w tej chwili właśnie oddaliśmy hasło jakiemuś przestępcy. Ktoś do nas dzwoni, że to policja, że jacyś hakerzy nam się włamali na konto i trzeba szybko coś zrobić i musimy wykonać jakieś czynności. Czasami to jest właśnie podanie hasła, podanie danych osobowych, a czasami nawet zdarzają się takie bezczelne rzeczy, że ktoś jest nakłaniany do tego, żeby przelał pieniądze z konta, które podobno jest zagrożone, na jakieś konto, które jest kontem przestępcy de facto. Albo nawet zdarza się, że ktoś pójdzie do banku, wypłaci pieniądze i da bezpieczny depozyt rzekomemu policjantowi, który de facto jest przestępcą. Jest mnóstwo tego typu rzeczy. Przestępcy wykorzystują naiwność ludzką, zwłaszcza jeśli to są osoby starsze, które wychowały się w czasach, kiedy jeszcze nie było internetu, kiedy jeszcze nie było komputerów. Świat trochę inaczej funkcjonował, jakby nie są aż tak bardzo wyczulone. Natomiast bardzo ważne, żeby jednak mieć tą świadomość, dlatego ten materiał, który nagrywam, warto przesłać do jakichś swoich znajomych, którzy mogą być narażeni na tego typu próby, po to, żeby je chronić, bo to naprawdę się staje coraz częstsze. Jesteśmy zaczepiani i nakłaniani do jakichś działań. Często jest tak, że gdyby taka sytuacja miała miejsce w takim świecie realnym, czyli idziemy sobie ulicą, zaczepia nas człowiek mówi, że jest pracownikiem banku, żebyśmy coś tam podali albo za coś zapłacili. Nie zrobimy tego. A w internecie robimy to beznamiętnie. Po prostu przychodzi mail, że niby jest od banku, albo SMS, że niby od banku, albo na przykład ktoś dzwoni, że to jest z banku. Nie wiemy, kto to jest tak naprawdę. Dopóki nie jest tak, że my zadzwonimy i to pod numer, który jesteśmy pewni, że to jest ten numer, czy nie wejdziemy na stronę, czy też aplikację i wiemy, że to na pewno jest to, no to nie możemy zaufać, kim tak naprawdę jest osoba, z którą rozmawiamy. Więc to są podstawowe zasady. Ważną rzeczą jest też, że jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość, to spytajmy kogoś.
kogoś, kto się może trochę więcej zna, kto ma więcej doświadczenia, czasami kogoś młodszego, ale niekoniecznie, po prostu kogoś, no może informatyka, może nam coś powie. Jeśli, tylko ważne, żeby nam się zapaliła ta lampka, że coś tu jest może podejrzane. I taka lampka powinna nam się zapalić również wtedy, kiedy jest presja czasu. Jeśli ktoś dzwoni i mówi, że tu trzeba szybko coś zrobić, to jest wykorzystanie tego, że człowiek pod wpływem emocji, pod wpływem presji robi rzeczy nieracjonalne. Więc w tego typu sytuacjach należy absolutnie zatrzymać się, powiedzieć OK, czy to na pewno jest prawda. Bo na przykład dzwoni ktoś, że to niby nasz, nie wiem, syn, że coś miał wypadek, tu trzeba coś zrobić. To trzeba, oczywiście, wtedy emocje są potężne, ale trzeba się zastanowić, czy to aby na pewno jest prawda. Czy ktoś, kto dzwoni, to jest ta osoba, za którą się podaje. Albo ktoś dzwoni, no tutaj, nie wiem, ukradziono mi telefon, tu dzwonię, czy piszę z telefonu kolegi. Od razu lampki nam muszą się zapalić, że coś tu może nie grać. Może to jest naprawdę taka sytuacja, ale powinniśmy 3 razy sprawdzić, zanim zrobimy coś głupiego, czego będziemy później żałować.